Maciej Wójtowicz, witam w Strefie Kultury. Dziś swą kurtynę odsłoni dla nas opolski teatr lalki i aktora. Usłyszymy także fuzję wielu gatunków muzyki w premierowym koncercie Kingi Rataj. Ale zaczniemy od wspomnienia wybitnego artysty Bolesława Polnara, którego nagła śmierć 10 lat temu pozostawiła w opolskim świecie sztuki ogromną pustkę. To był nie tylko artysta, ale to była przede wszystkim jakby osobowość, taka postać, która była bardzo ważna dla Opola, dla środowiska, która to środowisko jakoś spajała, jakoś komentowała, która reagowała bardzo żywo na to, co się działo. I myślę, że szczerze mówiąc, gdybym miała powiedzieć o jakiejś takiej randze tej postaci, to mi się wydaje najważniejsze. On bardzo błyskotliwie zaczął w ogóle swoją karierę, bo skończył studia w 1977 roku i od razu tak naprawdę w ciągu następnego roku, w 1978 roku, otrzymał już pierwszą nagrodę w Poznaniu na konkursie Spychalskiego i wyróżnienie na Bielskiej Jesieni w Bielsku, więc to było taki bardzo jakby mocny początek. Bolesław Polnar pojawił się w Opolu po studiach jako postać już legendarna. W tamtych latach zrobił jedną ogromną, właściwie jak na owy czas, dużą wystawę indywidualną w BWA na ulicy Ozimskiej, wtedy jeszcze znajdującym się, z której to wystawy wynikało, że świat sztuki, jaki znaliśmy my, uczniowie Liceum Plastycznego w Opolu, jawił się trochę inaczej. Przywiódł tutaj trochę świeżości. No i oglądając te obrazy, zdumiewaliśmy się, że można i w ten sposób działać. To jest jeden z niewielu obrazów z mojego wczesnego okresu, właściwie początek mojej drogi, który się uchował. Teraz żałuję, że nie zostawiłem sobie tak zwanego pnia, z którego wyrastałem. No, ale przynajmniej początek się zachował. To jest obraz, który był powodem mojego zainteresowania się, zajęcia na poważnie malarstwem, bo kończyłem grafikę w Krakowie i w zasadzie to było moje zawodowe, jakby moja zawodowa droga i takie przygotowanie. No, ale stało się inaczej właśnie przez ten obraz. Zajmował się sporo grafiką prasową, książkową, później plakatem, ale potem też scenografią od razu. Równolegle zaczął też drogę malarską, chociaż miał duże wątpliwości przy tym malarstwie. Istnieją takie jego wypowiedzi, gdzie on się przyznaje do tych wątpliwości. I też miał świadomość, że to jego malarstwo jest jakby troszkę innym rodzajem malarskiej wypowiedzi niż malarstwo tak zwanych wykształconych malarzy. Bolek nigdy nie przestał być fantastycznym rysownikiem po prostu. I nawet te jego obrazy, które są obrazami kolorowymi, one jednak opierają się bardzo mocno na konturze, na rysunku. To jest taki styl dość charakterystyczny, rozpoznawalny. No i tak jak mówię, to są zawsze ludzie. To myślę, że to jest charakterystyczne, że on jakby drąży kwestie takiego jakiegoś dochodzenia do wnętrza innego człowieka. Portrety kobiet niewątpliwie to jest ten krąg taki, o którym mówiliśmy. Myśmy się często z Bolka tak trochę nawet podśmiewali, ale on bardzo chętnie jakby podejmował tę rozgrywkę, że jest takim malarzem mieszczańskim. No, myślę, że on by się nie obraził na takie stwierdzenie, że jest malarzem mieszczańskim, takich współczesnych mieszczan, czy takiej współczesnej średniej klasy. On się też w pewnym sensie tymi ludźmi trochę karmił, bo ci ludzie to są postacie na jego obrazach, postacie w jego rysunkach. On był takim zwierzęciem bardzo towarzyskim. Myślę, że bardzo by się źle czuł, odcięty od takiego ludzkiego otoczenia. On potrzebował też ludzi do tego, żeby jakoś dobrze funkcjonować. To mnie interesowało. Właśnie relacja kobieta-mężczyzna na zasadzie kontrastu czasami. Czasami nawet spójności. Czy kontrast ładne, brzydkie, stare, młode. Takie zestawienia. To jest mój główny temat. Bolesław Polnar bez wątpienia był artystą bardzo docenianym tutaj w Opolu. I myśmy też rozmawiali o takich jakby
elementach tego doceniania, czy uznawania go nawet za jakiegoś takiego czołowego artystę środowiska, które miało swoje bardzo, bardzo namacalne formy, jak na przykład, nie wiem, wystawa w Parlamencie Europejskim w Brukseli, prawda, że jeśli się wybiera artystę, który ma reprezentować ten region, to właśnie wybiera się Bolesława Polnara. Był człowiekiem bardzo szlachetnym, nie okazywał ani zazdrości, ani nie czynił niczego, co byłoby szkodliwe dla jego koleżanek i kolegów po fachu. Wręcz przeciwnie, był bardzo wspierający. Oczywiście, że zazdrościliśmy mu jego powodzenia, ale to chyba na zasadzie takiej zazdrości przez małe z. Bardzo na przykład go jakby obchodziło to, żeby te swoje doświadczenia przekazać młodszym ludziom. To, że on uczył przez te 14 lat w liceum plastycznym, ale też to, że on na przykład w BP Atelier prowadził takie kursy rysunku czy malarstwa dla osób, które starały się dostać na akademię i jakby żeby w taki sposób im jakoś pokazać to swoje doświadczenie. Animator, galernik w BP Atelier, więc to jest po prostu tak różnorodna działalność, że on był, tak jak powiedziałam, swego rodzaju może jakąś taką instytucją. On był też taką osobą, która bardzo jakby skupiała ludzi i to było jakieś takie zjawisko niesłychane dość, że jak się Bolek znajdował na jakimś wernisażu, na jakimś spotkaniu, a znajdował się zazwyczaj zawsze, to, no to wokół niego od razu tworzyła się jakaś grupa rozmówców, pojawiały się jakieś tematy. Zazwyczaj było bardzo, bardzo przyjemnie i bardzo wesoło tak naprawdę. To ja to tak pamiętam. Okazuje się po tych 10 latach, że kwestia jest tego nie, że ubył jeden artysta, tylko że ubyła pewna osobowość jakby z pejzażu miasta. To było najistotniejsze, że jakby ten całokształt, który jakby tworzył jego sylwetkę, znaczy oczywiście jego sztuka też ma w tym jakieś miejsce, ale do tego dochodzi też jakby jego charakter, sposób bycia. To wszystko było tak jakby niepowtarzalnym łącznie konglomeratem, że nie pojawiła się osoba takiego formatu, która by go mogła zastąpić, której było wszędzie pełno i tak dalej, którą wszyscy znali. Są takie opowieści niektórych osób, które wręcz jakby to formują, że chciałyby być Polnarem. Nic takiego się nie wydarzyło przez te ostatnie 10 lat. Myślę, że bardzo, bardzo, bardzo go w tym pejzażu Opola, pejzażu kulturalnym, artystycznym brakuje. Czy pingwin może bać się wody? Ten mieszkający w teatrze jak najbardziej. On od pływania woli chociażby czytanie książek. Spektakl Pingwin to najnowsza pozycja w tegorocznym repertuarze Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, która potrafi rozbawić do łez zarówno dzieci, jak i dorosłych. Boisz się wody? To znaczy, że ty się nie kąpiesz? Jak się nie kąpię? Kąpię się w wannie. Pingwin! No przestań! No nie łatwiej było mi tu wyjść, Nie, woda jest zimna i niebezpieczna. Dyrektor zaproponował, żebyśmy zrealizowali coś małego, coś fajnego dla dzieciaków. Ja wtedy oczywiście pomyślałam o Marcie Guśniawskiej i stąd mój kontakt z nią, znamy się osobiście bardzo, bardzo dobrze. I pomysł. Ja tak naprawdę zarzuciłam pomysł tego spektaklu. Marta powiedziała, że okej, rozumie, wie, w którą stronę ma iść, czego to ma dotyczyć. I w przeciągu, ja wiem, 3 tygodni, no może 4, powstała sztuka. W tym przedstawieniu Marty Guśniawskiej Pingwin odgrywam tytułową postać pingwina, pingwinia. Tak można to odmieniać na różne sposoby. To jest taka postać, która jest takim, można powiedzieć, takim introwertykiem. Wszystko bierze do siebie, jest zamknięta w swoim, można powiedzieć, kokonie. Ten kokon to jej świat książek, mieszkanie przytulne, sympatyczne i jej doświadczenie, ale doświadczenia, które wynikają tylko i wyłącznie z wiedzy, z przeczytanych książek, kocha książki, ale ma swoje wady, boi się wody, boi się świata,
boi się praktycznie wszystkiego. Coś się wydarza, spotyka niezwykłą postać, Uchadkę, która wywraca jej absolutnie świat. No i pingwin wyrusza w ten świat i wtedy tak naprawdę odkrywa ten świat, odkrywa siebie, swoje emocje, swoje marzenia. I w czasie tej całej drogi ten pingwin sobie przypomina tą całą wiedzę, którą przeczytał. Natomiast tutaj ta wiedza przekłada się już na takie empiryczne poznanie, na dotknięcie tych wszystkich emocji, dotknięcie tych wszystkich miejsc, tych postaci, tych zwierząt. I tak nasz mały pingwin wyrusza swoją pierwszą wielką podróż. Bardzo często jest tak, że lalka nie zagra tego, co zagrać mógłby aktor, prawda? I to jest takie wzajemne przenikanie, ale też uzupełnianie siebie. Jak jest ta lalka, to ona świetnie się w tym odnajduje, bo to jest dla niej statek, jest dla niej wanna statkiem, prawda? Czy też akwarium. Ja tam nie wejdę do akwarium, a lalka już tam świetnie się po prostu odnajdzie i świetnie tam pływa i świetnie funkcjonuje i na to fajnie się patrzy. Ojej! Ale tu nikogo nie ma. Jak to? A ja? A kto? Kapitan. Kapitan? Nie widzę żadnego kapitana. Ahoj, kapitanie. Ahoj, pingwinie. Jesteśmy w teatrze dla dzieci. Dzieci uwielbiają lalki. Jeżeli one są dobrze animowane, poruszane i jest też ta przestrzeń, gdzie pewne emocje no muszą być wyrażone przez człowieka, bo wiadomo, że tak ta pluszowa lalka, ona przełoży te emocje, ale na pewno uzupełnieniem tego jest po prostu tak zwana gra żywoplanowa. Tutaj w tym spektaklu tak nam się udało przekładać te formy, żonglować nimi. To jest złośliwość Marty Guśniowskiej, bo ona napisała nam dwie role i napisała, tutaj będzie Agnieszka, a tą całą resztę pociągnie Mariola ze swoim ADHD. No i nieraz już u Marty grałam już wielokrotnie wiele ról, tak jak powiedziałam, już żadne zwierzę nie jest mi obce. Bardzo lubię komedię, bardzo lubię to poczucie humoru, które Marta ma i tego powstało już dużo i to są musicale. Rozumiem jej język, jej dowcip. Natomiast ten spektakl jest inny i przez specyficzną scenografię. Inny jest przez przepiękne światła, o które zrobił nam Wojtek Mandela. Inny jest przez to, że jesteśmy tylko dwie i jest to bardzo intymne. A jednocześnie próbujemy stworzyć coś bardzo przestrzennego i ogromnego, czyli wybudować podróż. Tutaj bardzo nas wsparł też Michał, który napisał muzykę i ta muzyka jest po prostu genialna i działa strasznie, że doprowadza do tego, że jesteśmy w małej przestrzeni, a myślę, że zarówno ja, jak i dzieciaki przenoszą się gdzieś na wodę, na wielką podróż i można po prostu zamknąć oczy i tam być. To jest dla mnie bardzo inne i bardzo osobiste przedstawienie, też właśnie dlatego, że mówię o bardzo ważnych dla mnie rzeczach, właśnie o tej samotności, o izolacji, o tym, że robimy to sobie sami, o tym, że ten świat się bardzo zmienił po pandemii, jeśli chodzi o nasze kontakty międzyludzkie. Jakoś tak wygodnie nam się zrobiło, że może się jednak nie spotkajmy, a może jednak te urodziny niekoniecznie, a może to kolejne spotkanie w knajpie też nie. Zróbmy to w domu, to znaczy sam posiedzę w domu, przez telefon pogadamy i wystarczy. I tego mi strasznie żal w tym obecnym świecie, dlatego myślę, że warto o tym mówić. A teatr jest miejscem, gdzie warto mówić o istotnych rzeczach. To, ile z tego wyciągną dzieci, jedno więcej, drugie mniej. Jedno potraktuje to jak fajną zabawę, drugie myśli sobie, no kurczę, może faktycznie coś w tym jest. Ale myślę, że dorośli pomyślą o tym zupełnie inaczej. I pomyślą, że to jest ważne. I to my jesteśmy sprawczy w tym momencie, żebyśmy oddziaływali na nasze dzieci. Żebyśmy czasem trochę za rękę pociągnęli i powiedzieli, ale popatrz na to inaczej. Dotknij czegoś. Nie umiesz pływać, to naucz się. Po prostu. To co, mam lecieć? Tak, poproszę. Dobra. To lecę. A dlaczego ty nie lecisz? A ja nie lecę? No nie. Marko, dlaczego ja nie lecę? To z głodu! Muzyczna uczta będąca fuzją popu, jazzu oraz muzyki klasycznej. Tak w skrócie można opisać premierowy koncert Kingi Rataj zatytułowany Biel. Zapowiada on jej debiutancki polski album, który ma być dla artystki przepustką na wielką muzyczną scenę. Na muszę je mi. Kasztanowo-brązowe korale, a gdy jesień już w parę nas złoży, to z żołędzi odjedzie. Moja przygoda z muzyką zaczęła się bardzo wcześnie, od najmłodszych lat. Myślę, że tak u większości się to zaczyna, prawda?
a tak na poważnie, że stało się to gdzieś moim zawodem i sposobem na bycie i życie, to od czasu Festiwalu Piosenki Studenckiej od 2006 roku, kiedy go wygrałam i to był taki moment, że wtedy już zaczęłam jak gdyby budować siebie. Nie wiedział nikt, że to ja. Tego koncertu, to biel, myślę, że trochę na przekór, bo biel sama w sobie ma wiele znaczeń, jako kolor ma wszystkie kolory zawarte w sobie, więc tutaj jest wiele ukrytych znaczeń. Właśnie biel jako kolor odrodzenia, bo ja w pewnym sensie rodzę się na nowo na scenie, śpiewając po polsku przez bardzo długi czas. Śpiewałam i śpiewam dalej w języku portugalskim i fado było moją, jest moją drugą naturą, jeśli można tak powiedzieć. Jak posłuchałam pierwszy raz tego języka i tego brzmienia, to mówiąc najprościej, zakochałam się w tym. To na pewno we mnie pozostanie, bo to bardzo mocno mnie zbudowało. To jest specyficzny rodzaj muzyki, narodowej muzyki Portugalii, gdzie właśnie te emocje odgrywają bardzo istotną rolę. I to gdzieś uwrażliwiło mnie na dobór właśnie tych utworów i tych dźwięków w tym polskim koncercie. Po raz pierwszy dzisiaj ten koncert zabrzmi właśnie w Kędzierzynie, w Domu Kultury. Koncert premierowy był specjalnie dla mnie, został napisany przez Marka Bazele, który jest autorem muzyki i aranżacji we współpracy z różnymi autorami tekstów. Tomasz Kordeusz, Zbigniew Książek, Grzegorz Tomczak, Andrzej Pacuła dla mnie napisali te teksty i nikt wcześniej tych piosenek nie wykonywał, więc ja dzisiaj daję po raz pierwszy ten cały materiał i muzyczny, tekstowy na tym koncercie. Czas, jeszcze mamy czas, z wiatrem gnać pod wiatr, naszą łódką nim zapłonie w nas. Wśród życiowych praw, nasza wyspa, którą znamy tylko tyle. Chciałam, żeby w tych tekstach było zawarte coś, co ja, co ktoś, kto mnie słucha, widzowie mogli to przeżyć, mogli się wzruszyć. To było dla mnie istotne i ważne w doborze tych tekstów. Są bardzo uniwersalne, głównie skupione na nas, na ludziach, na człowieku, na jego emocjach. Zostałem zaproszony przez Kingę, ponieważ występowałem z nią w innym zespole, z muzyką tango. Nie, posłuchałem muzyki, bardzo mi się spodobała, no i postanowiłem dołączyć do składu. Dla mnie przede wszystkim bardzo ważna jest różnorodność kompozycji. Oczywiście jako muzyk instrumentalista no mam mniejszy, że tak powiem, wpływ na tekst, na przekaz, natomiast no muzycznie jest to projekt bardzo ciekawy, bardzo różnorodny właśnie i no mogę się w nim w pełni też wykazać jako muzyk nie tylko grający, ale też w pewnym sensie stylem improwizujący. Jest to muzyka pozostawiająca bardzo wiele przestrzeni do interpretacji wykonawczej. Gdy się zgubi, otwórz drzwi. Kiedy włóczy, wraca, strachem drży. Plusem największym jest to, że spełniam się jako ja, bo jest to bez wątpienia moje przeznaczenie, które odkryłam. Kocham to, co robię. Myślę, że to jest chyba największe szczęście, jeśli możemy robić to, co kochamy na co dzień. Zapraszam na moją stronę, tam jest informacja o najbliższych koncertach tego polskiego projektu, ale też fado. Czas dziecinny, pierwszy śmiech i późny żal i kilka łez. Lecz gdy czasem wieczność jest, sen życia ma sen. Na dziś to już niestety wszystko. Na kolejny odcinek Strefy Kultury zapraszam Państwa 4 marca. Do zobaczenia.